Krótko po godzinie 8 rano jedna z mieszkanek zawiadomiła policję i straż pożarną. Pożar był na tyle duży, że strażacy rozpoczęli gaszenie od zewnątrz. Prawdopodobnie zapuszenie, ale to jeszcze na chwilę obecną nie mamy takiej, tam jest jeszcze nasi ludzie tam pracują, tam jeszcze sprawdzamy całe pogorzelisko, także przyczyna będzie ustalona w dalszym etapie. Jak mówią sąsiedzi, kobieta boryka się z problemami natury psychicznej. To już drugi pożar, który spowodowała. Ten mąż zmarł, ta kobieta jest po prostu psychicznie chora i niestety, ale nadaje się na leczenie zamknięte. Mieszkańcy obawiają się o swoje życie i zdrowie. Mają żal, że nikt nie może sobie poradzić z chorą kobietą, a ona stwarza zagrożenie dla wszystkich. Policja ile razy tu była? Wszyscy wiedzą o jej sytuacji. Wszyscy ręce umywają. Atmosfera w bloku cały czas się pogarsza. Lokatorzy nie wiedzą, gdzie mają szukać pomocy. Ona jest bardzo nerwowa niekiedy i naprawdę nikogo nie wpuszcza do domu. Jeżeli nie chce, to nie wpuści. Nawet policja ma z nią trudności. Także to jest taki człowiek. No, od czasu do czasu biorą na leczenie, prawda? Poszkodowana lokatorka ze spalonego mieszkania po przyjeździe karetki nie wyraziła zgody na zbadanie. Stwierdziła, że wróci do swojego mieszkania, które nie nadaje się jednak do zamieszkania. Na miejscu została pod opieką policji. Funkcjonariusze zadzwonili do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie, aby ktoś zajął się teraz z chorą kobietą.